Moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Adwent jest takim wspaniałym czasem, taką szkołą też słuchania Bożego Słowa, bo to jest zawsze początek roku liturgicznego, taki start tej nowości, którą Pan nam daje w kolejnym roku naszego życia. Wszystko się zaczyna od nowa, od początku i właśnie zaczyna się w Słowie, w słuchaniu Słowa. Bo wszystko właściwie zaczęło się od Słowa, kiedy Bóg wypowiedział, niech się stanie. Wszystko w tym świecie zaistniało, ten świat zaistniał. I podobnie dzieje się w naszym życiu duchowym. Kiedy Bóg do nas mówi, On nas stwarza. On przynosi nam zawsze coś nowego. I właśnie Adwent jest tym czasem, kiedy uczymy się słuchać, bo to jest czas, kiedy Słowo staje się ciałem. Przygotowujemy się do tych dni, do celebracji tego wydarzenia. Ale Adwent też, moi kochani, ma o wiele szerszy wymiar i też to nam pokazuje cudownie liturgia Słowa. Cały układ tej drogi w Słowie, który przeżywamy podczas Adwentu. My dzisiaj mamy trzecią niedzielę Adwentu, niedzielę radości, Gaudete. Już światło zaczyna przebłyskiwać przez tę noc oczekiwania, ten fiolet, który nam ciągle towarzyszy i dlatego ten kolor różowy, bo to jest właśnie ten efekt tego światła, które się pojawia, które już jest coraz bliżej. Słowo nam bardzo wiele rzeczy odsłania, przybliża. Ale myślę, że warto, żebyśmy zobaczyli, że to oczekiwanie Adwentu, ono jest bardzo, bardzo szerokie, ponieważ pierwsza niedziela Adwentu, ona nam mówi o czasach ostatecznych, o powtórnym przyjściu Chrystusa i to jest ten najbardziej zasadniczy Adwent, który trwa nieustannie przez całe nasze życie. My czekamy na spotkanie z Panem, my śpiewamy Maranata, tak się kończy Pismo Święte, Księga Apokalipsy i jesteśmy jako Kościół w tym oczekiwaniu, w tym trwaniu na przyjście Pana, powtórne przyjście Pana, które dla każdego z nas nastąpi w momencie naszej śmierci, czyli w momencie naszego przejścia do prawdziwego życia, do życia wiecznego. Ale mamy też kolejny etap Adwentu, w którym już jesteśmy od tygodnia, który jest związany z Janem Chrzcicielem. Już w zeszłą niedzielę, w drugą niedzielę Adwentu mieliśmy możliwość usłyszeć słowo o Janie Chrzcicielu i słowo Jana Chrzciciela, patrona Adwentu, który był tym przygotowującym na przyjście Jezusa, na rozpoczęcie Jego publicznej działalności podczas Jego ziemskiego życia. Także taki kolejny obraz, słowo przygotowujące nas na dostrzeżenie obecności Chrystusa w naszym życiu. I za chwilę się właśnie nad tym zatrzymamy, też w tym, co daje dzisiejsze słowo. I zobaczcie, że dopiero ostatni czas Adwentu, od 17 grudnia, On nas wprowadza w przeżywanie, w kontemplację, w zachwyt nad tajemnicą wcielenia Syna Bożego, który rodzi się w Betlejem, przychodzi do nas jako człowiek, jako małe dziecko, aby przeżyć to nasze ziemskie życie, aby doświadczyć tego wszystkiego, czego doświadczamy również my w naszym życiu i to nasze życie odnowić. Więc teraz jesteśmy w tym etapie Adwentu, w którym spotykamy się z Janem Chrzcicielem. Aż dwie niedziele adwentowe to jest spotkanie z Janem, osobowością bardzo niezwykłą, człowiekiem, który stoi na granicy. Jan to jest człowiek granicy pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. No i teraz zobaczcie, tydzień temu widzieliśmy Jana pełnego mocy, który nad Jordanem grzmiał, głosił mocne słowo, wzywał do nawrócenia. No, te jego słowa były zupełnie takie, czasami bez ogródek. Bardzo jasno potrafił pokazać brak konsekwencji, brak wiary, jakąś obłudę religijną swoich rodaków. Zapraszał grzeszników, wzywał do nawrócenia, wskazywał, że
Mesjasz niebawem się objawi. A dzisiaj słyszymy coś zupełnie innego. Jan jest w więzieniu. Znamy tę historię, że właśnie ta bezkompromisowość Jana doprowadziła go do powiedzenia bardzo jasnej prawdy królowi Herodowi, prawdy dotyczącej jego grzechu. I to spowodowało, że znalazł się w więzieniu. I w tym więzieniu jest. A w czasie, kiedy Jan został uwięziony, Jezus rozpoczyna swoją działalność. Naucza, uzdrawia, głosi słowo. A Jan jest uwięziony. I być może czeka, ma jakieś oczekiwania. Czeka, że coś się wydarzy. Zapowiadał Mesjasza, który dokona sądu, który zmieni rzeczywistość. My musimy pamiętać, że Jan Chrzciciel tkwi bardzo mocno jeszcze w Starym Testamencie, co zresztą jest zupełnie normalne w jego przypadku. On odczytuje te proroctwa bardzo dosłownie i tak jak się wsłuchujemy w to jego głoszenie, to widzimy, że zapowiada jakiś sąd, zapowiada jakąś zmianę. Sąd dla tych, którzy postępują w sposób niesprawiedliwy. No i co się dzieje? Mesjasz rozpoczyna swoje głoszenie, a on, sprawiedliwy Jan, prorok Boży, jest w więzieniu. I nic nie wskazuje na to, że ta jego sytuacja miałaby się zmienić. I dziś spotykamy się z niezwykłą rzeczywistością kryzysu proroka, kryzysu Jana Chrzciciela. To jest też taki temat, który bardzo pięknie w tą niedzielę radości nam się pojawia, objawia, bo zobaczcie, moi drodzy, niedziela radości, a tu Izajasz kieruje to swoje słowo na pustyni. W niezbyt komfortowych warunkach, mówi o spieczonej ziemi, mówi o tych ludziach, którzy są niewidomi, głusi, chromi, czyli kalecy, ubodzy, umarli. Z kolei w drugim czytaniu święty Jakub też mówi o sytuacji trudnej we wspólnocie Kościoła. Mówi o tym, że bracia właśnie uskarżają się jeden na drugiego. Jakaś sytuacja bardzo trudna, pewne napięcia. Ludziom trudno się czasami porozumieć, dogadać, mieć wspólne rozumienie tych samych rzeczy. No i Jan w więzieniu. Zobaczmy, moi drodzy, ile rzeczywistości trudnych objawia nam to dzisiejsze słowo. I teraz od razu każdy z nas może zapytać samego siebie, czy też mamy podobnie? Czy dziś jestem w stanie zauważyć w moim życiu jakąś rzeczywistość kryzysu, jakąś rzeczywistość trudną, która w jakiś sposób mnie przerasta, albo której nie rozumiem? Na czym polegał kryzys Jana? Czym był ten kryzys Jana? I tutaj tekst Ewangelii nie mówi nam tak bardzo jednoznacznie, na czym on polegał. Mamy różne możliwości, bo faktycznie mógł być to kryzys dotyczący jego wizji Mesjasza, dotyczący życia, które toczył, jego misji. Czy jest ona owocna? Czy właśnie o to chodziło Panu Bogu? Czy tak ma być? Czy tak ma się zakończyć moje życie? Ale ten jego kryzys, on mógł dotyczyć również rzeczywistości jego uczniów. Ponieważ Jan miał bardzo wielu uczniów, całe rzesze garnęły się do niego. To jest też niezwykła, niesamowita sytuacja, bo zobaczcie, człowiek ekstremalnie ubogi, żyjący na pustyni, nie mający żadnych wpływów, raczej idący zupełnie pod prąd,
a jednocześnie ludzie wyczuwali w nim Ducha Bożego, wyczuwali w nim niesamowitą moc, moc Bożego Słowa, moc autentycznego życia i przybywali, przychodzili. I tych uczniów było bardzo wielu. I Jan być może zastanawia się w tym więzieniu, twierdza Macheront, więzienie, pod murami tego więzienia uczniowie Jana oczekują na to, co się stanie, towarzyszą mu, są blisko i dlatego właśnie Jan może ich wysłać do Jezusa z zapytaniem, czy to ty jesteś tym, który ma przyjść, czy innego mamy oczekiwać. Także Jan mógł również troszczyć się o uczniów, co z nimi się stanie, kiedy moje życie się skończy. Być może to już jest koniec. I co z nimi będzie? Być może trzeba dopomóc im, żeby oni znaleźli właściwy kierunek. Trzeba ich podprowadzić, wskazać drogę. Więc mamy te dwa zasadnicze, tak możemy powiedzieć, motywy kryzysu dzisiejszej Ewangelii. Kryzys osobisty w życiu Jana, pytania, które gdzieś może rodzą się w jego sercu pod koniec jego życia, tego życia, które no, na tym etapie z ludzkiego punktu widzenia przeżywa jakąś porażkę, jakieś ogromne też niepowodzenie, zapytanie, jak ma wyglądać mesjańskie zbawienie, które się dokona. Jan cały czas jest właśnie w tym klimacie oczekiwań Starego Testamentu na Mesjasza, który przywróci sprawiedliwość, nagrodzi sprawiedliwych, źli zostaną ukarani, a być może jest to właśnie też ta ogromna troska o uczniów i chęć zatroszczenia się o nich, wskazania im odpowiedniego kierunku. Jakikolwiek nie byłby powód tego kryzysu, to widzimy, że jest to właśnie jakaś sytuacja trudna, jakaś sytuacja kryzysowa. I warto w tym momencie zadać sobie pytanie, czym w ogóle jest kryzys w życiu człowieka. To jest taka rzeczywistość przejścia od jakiegoś jednego etapu życia, rozwoju do kolejnego. To jest jakiś wybór, jakaś decyzja, jakiś sąd, który się gdzieś w człowieku dokonuje. I my czasami możemy mówić, no właśnie, kryzys wiary, ale jest to zawsze kryzys wiary danej osoby, bo wartości jako takie nie podlegają kryzysowi. Kryzysowi podlega wartość w życiu danej osoby, gdzie coś w człowieku jakby zaczyna się chwiać, gdzie jakieś wcześniejsze rozumienie danej rzeczywistości przestaje już człowiekowi na tym etapie wystarczać. I te kryzysy są nieuniknione. Jeżeli nigdy w życiu nie doświadczyliśmy żadnego kryzysu, to no, byłoby to rzeczą nieco dziwną, świadczyłoby to o jakiejś też stagnacji w życiu człowieka, bo my się nieustannie rozwijamy, dojrzewamy na różnych poziomach, płaszczyznach naszego życia. Możemy sobie wyobrazić, że taki pierwszy kryzys człowiek przeżywa już w momencie swoich narodzin, ponieważ opuszcza to miejsce, w którym było mu bardzo dobrze, łono matki, i musi przeżyć ten ogromny stres narodzin. I to jest ogromny kryzys. To jest pierwszy kryzys w życiu człowieka. I no, nie może się zacząć wycofywać w tej sytuacji. Zobaczmy, co by było, gdyby dziecko zaczęło się cofać, gdyby nie chciało się urodzić. No, byłoby to bardzo niebezpieczne i dla niego, i dla jego mamy. Więc kryzysy, możemy powiedzieć, te sytuacje trudne, pęknięcia, zmiany, one się pojawiają nieustannie w naszym życiu. I możemy zadać sobie pytanie, też tak bardzo egzystencjalnie, czy my możemy się przygotowywać do dobrego, twórczego,
takiego dojrzałego przeżywania kryzysów, które na pewno będą na różnych etapach naszego życia, a może nawet i są w tym momencie. Więc bardzo ważną rzeczą jest słuchanie samego siebie. Bycie w kontakcie z samym sobą, ze swoim wnętrzem. Odkrywanie tego, co się we mnie dzieje. Dopuszczanie do głosu, dopuszczanie do swojego serca właśnie i do swojego też myślenia tego wszystkiego, co doświadczamy, co przeżywamy, czyli nie uciekanie, nie wypieranie, nie mówienie, nic się nie stało, wszystko jest tak jak wcześniej, ale bardzo otwarte, takie wolne, pełne wolności, wsłuchiwanie się właśnie w to, co gdzieś nas porusza, dotyka, co nam towarzyszy, jakie tęsknoty i pragnienia towarzyszą temu stanowi, bo to nam może też dopomóc dojść do tego najgłębszego punktu w nas samych. Tam, gdzie jest, możemy powiedzieć, jakieś też źródło, przyczyna naszego kryzysu, ale również tam, gdzie znajduje się też ten najbardziej życiodajny punkt, gdzie w najbardziej owocny sposób mówi do nas Bóg i działa również wewnątrz nas. I twórcze, owocne przeżycie kryzysu to jest też przeżycie go z kimś. Nie przeżywanie go w samotności. Powierzenie komuś swoich wątpliwości. Zobaczmy, fantastycznie to widać na przykładzie Jana Chrzciciela. On pomimo tego, że był tak doświadczonym prorokiem, większość swojego życia przeżył na pustyni, był zaprawiony do życia w samotności, to jednak chce się podzielić tym, co przeżywa, no właśnie z kim? Z Jezusem. Posyła zapytanie, czyli możemy powiedzieć jakoś zmierza do tej osoby, której z całą pewnością może powierzyć swoje trudności, swoje problemy. Więc to jest kolejna bardzo ważna sprawa, żeby wypowiadać tę prawdę, choćby była nawet najtrudniejsza dla mnie, bo zobaczmy, to świadczyło o ogromnej pokorze Jana, że będąc już u końcu swojego życia, będąc tak doświadczonym w wierze człowiekiem, tak wielkim autorytetem dla licznych, potrafił jeszcze przyznać się do tego, że czegoś nie rozumie, że coś jest dla niego trudne, że ma pewną wątpliwość w swoim sercu. Więc jest to nie tyle oznaka słabości, ile oznaka ogromnej, ogromnej odwagi. I widzimy, że ten kryzys w życiu Jana, on wiąże się właśnie również z sytuacją tego uwięzienia, tej swoistej niesprawiedliwości, jakiej doświadcza, jakiegoś też braku perspektyw. I my też możemy zadawać sobie pytania, kiedy w naszym życiu dochodzi do takich trudnych, kryzysowych sytuacji, więc zawsze mogą być to jakieś czynniki zewnętrzne. My możemy przeżywać różnego rodzaju zmiany, zmiany miejsca naszego zamieszkania, życia, jakieś trudności w naszych studiach czy w naszej pracy, kiedy widzimy zwłaszcza brak jakichś oczekiwanych rezultatów naszego działania, jakieś niezrozumienie, zepchnięcie na margines, ale mogą być to też czynniki bardziej wewnętrzne, bardziej osobiste. To może być jakaś choroba, to może być doświadczenie właśnie jakiejś słabości, oschłości duchowej, jakichś ogromnych cierpień w ważnych dla nas relacjach, jakieś silne pokusy, śmierć naszych bliskich, poczucie własnej jakiejś nieważności, zranienia, jakieś właśnie bolesne wspomnienia, do których powracamy. To wszystko gdzieś może w nas narastać, może rodzić w nas takie poczucie, że już nie ogarniamy naszego życia, że jest gdzieś w nas tak ogromny ciężar, że nie potrafimy tego już sami dalej dźwigać
jest nam po prostu bardzo trudno i wszystko w nas krzyczy o jakąś zmianę. Chcielibyśmy coś zmienić, chcielibyśmy, żeby było inaczej w naszym życiu. No i bardzo często szukamy tego wyjścia, zmagamy się ze sobą i z jednej strony możemy zamykać się w swojej frustracji, w swoim zranieniu, gdzieś się wewnętrznie z sobą zmagać, albo kryzys może stać się również trampoliną do zupełnie nowego doświadczenia. Może mnie wybić gdzieś bardzo mocno też do góry, tak jak to się stało właśnie w przypadku Jana Chrzciciela. I moi drodzy, tak jakbyśmy popatrzyli szerzej, bo kiedy rozważamy Boże Słowo, to zawsze czytamy je w kontekście i podstawową zasadą czytania Pisma Świętego, że tłumaczymy sobie Pismo Święte Pismem Świętym. Tak dotykając rzeczywistości kryzysu, w ogóle możemy zapytać o rzeczywistość kryzysu w Biblii. Musielibyśmy stwierdzić, że większość historii opowiedzianych w Piśmie Świętym to są historie bardzo wielkich kryzysów i bardzo trudnych doświadczeń. I być może właśnie dlatego te historie tam się znalazły, żeby nam pokazać, żeby nam dopomóc, żeby stać się dla nas takim światłem, właśnie tym światłem, który prześwieca naszą ciemność. Nie? Żeby ten czas również dla nas stał się z tego głębokiego fioletu taki piękny, różowy, jak taka jutrzenka, a później również biały, jaśniejący, jak światło, do czego zmierzamy właśnie w czasie Narodzenia Pańskiego. I zobaczmy nawet kilka takich prostych przykładów. Kryzys Abrahama i Sary. Kryzys spowodowany brakiem potomstwa, brakiem dziecka, którego bardzo pragnęli. Bardzo, bardzo realna rzeczywistość kryzysowa i modlitwa, i błaganie Boga o ten dar, i obietnica. Ale obietnica się nie spełnia. Nie dzieje się tak, jak zostało im powiedziane. I czekają, i kryzys się pogłębia. I zobaczmy, co jest tutaj bardzo ciekawe, że kiedy już dochodzą do takiego bardzo krytycznego momentu, Sara się bardzo mocno niecierpliwi i zamyka się w pewnym momencie w tej swojej frustracji, nawet mając taki ogromny żal do Boga, że to Bóg zamknął mi łono i nie mogę mieć dziecka. I szuka rozwiązania na własną rękę. I pamiętamy, że tym rozwiązaniem bardzo ludzkim, bardzo doraźnym jest Hagar. To, co było w tamtych czasach bardzo oczywistym zwyczajem, surogatka, zastępcza mama, kiedy nie było dziecka. Tak po prostu ci starożytni ludzie robili i wydaje się, że będzie okej, że wszystko się ułoży, że będzie bardzo dobrze. A tymczasem pamiętamy, że to wszystko jest strasznie jakimś bolesnym niewypałem. Rodzi ogromne zranienie, nieszczęście w życiu Sary, która nie akceptuje Hagar i jej syna Izmaela, pomimo że jest to syn Abrahama. Abraham postępuje inaczej. W tym samym czasie, kiedy Sara zamyka się w swojej frustracji, on płacze i żali się Bogu. To jest bardzo piękny tekst w 15 rozdziale Księgi Rodzaju. Abraham żali się Bogu, wypowiada mu swoje nieszczęście w głębi swojego namiotu. To jest taki bardzo piękny obraz, bo to jest symbol właśnie tego wnętrza, jego serca, w którym on przebywa, rozmawia z Bogiem. I Bóg mu poszerza perspektywę, bo mówi: wyjdź na zewnątrz, popatrz na gwiazdy na niebie, takie będzie twoje potomstwo. Zawsze kiedy rozmawiamy z Bogiem o naszych trudnościach, On jest naszym sprzymierzeńcem. On nas wyprowadza dalej z naszego zamknięcia, z naszej koncentracji na sobie, na danym problemie. Pokazuje dalszą perspektywę. I wiemy oczywiście, że z czasem ten kryzys Abrahama i Sary został rozwiązany. Po 25 latach oczekiwania otrzymali syna obietnicy Izaaka.
Inny kryzys to kryzys proroka, kryzys rzeczywistości, porażki jego misji, dość podobny do kryzysu Jana, ale nieco inny, kryzys proroka Jeremiasza, całkowicie odrzuconego przez swoich słuchaczy. Głosił orędzie w imię Boga, orędzie bardzo trudne, bo zapowiadał zburzenie Jerozolimy i został całkowicie odrzucony, nieprzyjęty, wzgardzony, prześladowany. I on również żali się Bogu. Jak poczytamy Księgę Jeremiasza, zwłaszcza 20 rozdział, ten jego żal jest wręcz dramatyczny. On się wręcz czuje momentami, miejscami oszukany przez Boga, rozczarowany swoim życiem. Ale ma tę odwagę, żeby o tym opowiedzieć Bogu. I chociaż z ludzkiego punktu widzenia doświadcza porażki, my doskonale dzisiaj wiemy, że to, co głosił, było słuszne, było prawdziwe, spełniło się. Jest wielkim prorokiem. I chyba najbardziej ekstremalny kryzys opisany, bo jest ich wiele w Biblii, bardzo wiele, to jest kryzys Hioba. To jest człowiek, który przeżywa w pewnym momencie swojego życia kryzys na wszystkich płaszczyznach, bo traci wszystko z ludzkiego punktu widzenia. Traci rodzinę, traci dobre relacje z przyjaciółmi, z żoną, traci dobra, traci dzieci, traci zdrowie. Pozostała mu tylko wiara, która zostaje właśnie wrzucona w tygiel ogromnego kryzysu. I właściwie cała Księga Hioba, moi drodzy, to jest jeden wielki krzyk i wołanie do Boga w tym kryzysie. Dlaczego w moim życiu jest tak, jak jest? I oczywiście, kiedy dojdziemy do końca Księgi Hioba, to zobaczymy, no jest happy end. Bo Hiob otrzymuje z powrotem rodzinę, dobra, zdrowie. Żyje jako szczęśliwy z ludzkiego punktu widzenia człowiek. Ale musimy być bardzo uważnymi czytelnikami Księgi Hioba, ponieważ ten happy end, on się wydarza wcześniej, niż na to wskazuje epilog. Bo to nie zmiana zewnętrznych rzeczywistości jest zakończeniem kryzysu Hioba. Zakończeniem kryzysu Hioba jest zmiana jego samego, która dokonuje się w tym momencie, kiedy on w swoim cierpieniu doświadcza Boga twarzą w twarz. Spotyka go. Nie poza kryzysem, nie wtedy, kiedy już wszystko jest ładnie, dobrze i wspaniale, ale właśnie wtedy, kiedy jest najtrudniej, Hiob w sposób absolutnie niezwykły doświadcza Boga w taki sposób, w jaki go jeszcze wcześniej nie poznał, nie spotkał. I to właśnie Bóg jest tym, który tłumaczy Hiobowi jego cierpienie. Tłumaczy sens jego życia, tego wszystkiego, co się dzieje. No i Piotr w Nowym Testamencie. Też niezwykły kryzys zdrady, zaparcia się, całkowitej porażki wizerunkowej, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, ale w tym kryzysie wraca do Jezusa. I w tej rzeczywistości kryzysu staje się kimś zupełnie nowym, bo staje się człowiekiem pokornym, staje się człowiekiem, który całkowicie opiera się na Jezusie, już nie na sobie. I moi drodzy, zobaczcie, tylko takie bardzo pobieżne przekartkowanie kilku obrazów biblijnych, zaraz wracamy do Jana Chrzciciela, pozwala nam zauważyć niesamowitą rzecz, a mianowicie, że w kryzysie przede wszystkim nie chodzi o to, żeby dana rzeczywistość zmieniła się tak, jak ja tego sobie życzę, ale chodzi o to, żeby otworzyć się na zmianę mnie, którą ten kryzys wprowadza. Ja się staję całkowicie nowa, całkowicie inna. Dojrzewam, rosnę. Nie? Może być w moim życiu taki moment,
No, że właśnie, że te ubrania, które noszę, już są za ciasne, buty już mnie gniotą. To już jest czas właśnie jakiegoś nowego etapu i to się dokonuje na właściwie wszystkich wymiarach naszego życia. W naszym ciele, w naszej psychice, w naszej duszy, w drodze wiary. Przede wszystkim w drodze wiary. Nie możemy być na etapie dzieci pierwszej komunii, czy nawet na etapie przygotowania do sakramentu bierzmowania. Cały czas jesteśmy zapraszani do czegoś nowego, żeby przejść gdzieś dalej. I właśnie w związku z tym pojawiają się różne sytuacje trudne, sytuacje kryzysowe, które niejako są takim katalizatorem, takim punktem zapłonowym do tego, żeby właśnie otworzyć się na rzeczywistość zmiany, na rzeczywistość wzrostu. I kryzys Jana był rzeczywistością niesamowicie twórczą dla niego. To zobaczymy jeszcze w czasie kolejnych dni, bo dziś ten kryzys Jana się nie rozwiąże do końca. Dziś go tylko sygnalizujemy, ale zobaczymy to w kolejnych punktach. Jutro będzie temat tożsamości, a pojutrze wolności, więc tam zobaczymy ostatecznie, jak ten kryzys Jana się rozwiązał i doszedł do końca i do jakiej zmiany go doprowadził. Ale dziś już możemy zobaczyć tę niesamowitą rzecz, że Jan, będąc w tym więzieniu, zobaczmy, to jest też bardzo taki cudowny, symboliczny obraz, w jakimś zamknięciu, w jakiejś ciemności, jakiś loch, czyli rzeczywistość bardzo głęboka, wewnętrzna, coś niesamowicie trudnego. On jakby te więzienie otwiera przez sam fakt, że zadaje Jezusowi z tego więzienia pytania. Tak jakby otwiera się na to Boże światło, na światło Jezusa. Wpuszcza światło do tego lochu poprzez zadanie tego pytania. A jak odpowiada Jezus? Czy Jezus odpowiada wprost na zadane mu pytanie? No nie. Nie odpowiada wprost. I to już jest kolejna bardzo ciekawa rzecz, która nam pokazuje i uzmysławia prawdę, że Bóg, prowadząc nas, wspierając nas w naszym duchowym dojrzewaniu, wywołując też w nas to duchowe dojrzewanie, On robi to w inny sposób, niż my tego oczekujemy. My możemy mieć pewne oczekiwania. I Jan je też na pewno miał. Możemy się też przyjrzeć naszym oczekiwaniom. Jakie mamy oczekiwania? Czego się spodziewamy? Właściwie wszyscy ci, którzy szli za Jezusem, też mieli jakieś oczekiwania i dlatego też doświadczyli potężnego kryzysu w momencie Jego krzyża, w momencie Jego Paschy. Zostali rozczarowani całkowicie. I Jezus tutaj, pokazując ten swój sposób prowadzenia człowieka, nie odpowiada wprost na to pytanie, ale odpowiada w taki sposób, żeby zarówno Jan, jak i uczniowie Jana otworzyli się sami w swoich sercach na nowość, jaką On przynosi. Co odpowiada Jezus? Odpowiada Słowem Bożym. Cytuję Księgę Izajasza, właśnie to, co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, zapowiedź cudów, czynów mesjańskich, czyli te niezwykłe uzdrowienia. Niemi mówią, głusi słyszą, ślepi widzą, chromi chodzą, umarli zostają wskrzeszeni. Ubogim się głosi dobrą nowinę. Wszystko to, co czyni Jezus. I no, jest to coś wspaniałego. Ale moi drodzy, musimy też zrozumieć rzeczywistość mentalności Starego Testamentu. W Starym Testamencie ci ludzie, którzy byli dobrzy, sprawiedliwi, pobożni, oni zasługiwali na tą Bożą interwencję. Tak przynajmniej uważano.
że ta Boża interwencja jest dla ludzi sprawiedliwych, właśnie nawróconych, przygotowanych. A tymczasem Jezus, kiedy rozpoczyna swoją działalność, to głosi dobrą nowinę wszystkim. Głosi ją przede wszystkim grzesznikom. Głosi ją ludziom, którzy, tak patrząc po naszemu, na to absolutnie nie zasługują. I jest to, możemy powiedzieć, rzeczywistość, która wyrywa Jana Chrzciciela z jego oczekiwań, z jego schematu, z jego sposobu myślenia. To jest, moi drodzy, niezwykła rewolucja. Też możemy się nad nią zastanowić, czy w ten sposób postrzegamy rzeczywistość Jezusowej Ewangelii. Wiem, że nasz czas już się kończy, ale chciałabym też pozostawić Was z takim właśnie obrazem. Jaką szokującą nowość przynosi Jezus? Taką, która nawet dla Jana Chrzciciela była czymś absolutnie niezwykłym. Otóż Jezus przynosi tę prawdę, że łaska nawrócenia, ona wynika z tego faktu, że zbawienie już się dokonało. Że jest ono dane w sposób darmowy każdemu. Nie tylko temu człowiekowi, który jest dobry, jest poprawny, nie popełnia grzechów, pokutuje, tak jak do tego zachęcał Jan Chrzciciel. Jezus przynosi zbawienie, przynosi odnowę, przynosi nowe życie i to dopiero przyjęcie tego daru staje się takim punktem całkowitej odnowy człowieka. W Starym Testamencie, kiedy człowiek się nawracał, on musiał niejako zawrócić, pójść w tył, wrócić do Boga, wrócić na drogę Bożą do tego punktu, z którego zszedł w tej swojej wędrówce życia. Nawrócenie w Nowym Testamencie to jest zmiana myślenia. To jest odkrycie, poznanie tego, że zbawienie jest całkowicie darmowe. Że najpierw dokonuje się zbawienie, które Bóg nam daje całkowicie za darmo w Jezusie Chrystusie, nam grzesznikom, a to dopiero staje się ogromnym zaproszeniem do radosnego nawracania się, czyli zmieniania naszego myślenia, czyli otwierania się na tę cudowną, dobrą nowinę, że jesteśmy kochani przez Boga i Bóg chce być z nami w bardzo bliskiej relacji. Chce, żebyśmy stawali się Jego dziećmi. I ta rzeczywistość rewolucji dobrej nowiny Ewangelii, ona mogła być dla Jana czymś niesamowicie trudnym, czymś jeszcze nie do zrozumienia. Ale Jezus wiedział, że Jan z tego kryzysu wyjdzie. Skąd o tym wiemy? O tym mówi nam druga część dzisiejszej Ewangelii, a mianowicie ta pochwała Jana, którą Jezus wygłasza do tłumów. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Największy człowiek, który do tej pory pojawił się w historii. Ale jednocześnie najmniejszy w królestwie większy jest niż on. Ten, który przyjmuje Królestwo Boże jak dziecko, bez żadnej zasługi, bez żadnych swoich, możemy powiedzieć tutaj, niesamowitych wielkich czynów, ale jako Boży dar, ten na wzór Jezusa staje się wielki. Otwiera się na rzeczywistość zbawienia duchowego, duchowego rozwoju. Więc moi drodzy, spróbujmy przyjrzeć się w tym czasie naszych rekolekcji, co może dzisiaj być moim kryzysem. Co może dzisiaj być dla mnie taką sytuacją jakąś graniczną, trudną, sytuacją może, która zaprasza mnie do jakiejś zmiany w różnych wymiarach mojego życia. Co może być dziś moim więzieniem? Co może być moją głuchotą, ślepotą, paraliżem, słabością, smutkiem? Gdzie chcę w sposób szczególny zaprosić Pana? W jaki sposób chcę, żeby On działał? A w jaki sposób Pan chce zadziałać w moim życiu? Spróbujmy się zapytać o to dziś Jezusa. Jak chcesz przychodzić? Jak chcesz być obecny? Jakie dzieła zbawienia chcesz
dziś objawić w moim życiu. I zatrzymamy się tu w tym momencie. Zapraszam bardzo serdecznie. Jutro dotkniemy tematu tożsamości, który będzie też w jakiś sposób łączył się z tematem powołania człowieka, bo powołanie człowieka to jego tożsamość, ta najgłębsza tożsamość. I kolejnego dnia tajemnica wolności. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.